By stworzyć nowy komponent reaktowy, stworzymy sobie w SRC nowy katalog app, nowy plik app.js i zaczniemy od zaimportowania Reacta z biblioteki React oraz zaimportowania React DOM z biblioteki React DOM. Okay? Następnie zrobimy sobie nasz pierwszy komponent. const comp równa się funkcja bez parametrów z taką definicją. React.create element H1 pusty obiekt i hello w. W sumie nie potrzebujemy tutaj tych nawiasów, skoro mam tylko jedną linkę kodu. I od razu uruchomię sobie formatowanie. Nie wiem, czemu mam wyłączone. Preferences settings. Format on save. No, zobaczcie. Okej, od razu lubię. Stworzyliśmy nasz pierwszy komponent w jednej linijce. Całkiem fajnie. Teraz musimy ten komponent jakoś podpiąć do naszego istniejącego kodu, tak? Do tego właśnie potrzebujemy React DOM. React DOM kropka render i tutaj potrzebujemy ponownie React create element comp, czyli do funkcji create element przesyłamy tak naprawdę inną funkcję, która właśnie posłuży nam do utworzenia komponentu reaktowego. A jako drugi parametr musimy podać, pod jaki element naszego dokumentu mamy się podpiąć. I po to właśnie nam był ten element root. Teraz możemy na konsoli wpisać npx parcel src slash index.html. Teraz odpala nam się parcel i gdy klikniemy w link, nic się nie stanie, a nic się nie stało, bo zapomnieliśmy o dość ważnej rzeczy, mianowicie na końcu naszego indeksa, na końcu naszego body dać src script src app.js. Przebudowuje się nasza strona. I tym razem mamy napis hello, czyli stworzył się nasz komponent reaktowy pierwszy. No dobra, ale co tu się podziało? Tworzymy stałą, do której przypisujemy funkcję i react.createElement służy nam właśnie do tworzenia komponentów reaktowych. Pierwszy parametr to są jego tag, jaki chcemy użyć. Drugi to są różnego rodzaju propertiesy, a finalnie mamy wartość, jaką ma dany tag przyjąć, tak? I w ten właśnie sposób stworzyliśmy nasz pierwszy komponent reaktowy.